Które chcą sprawdzić swój związek i wygrać duże pieniądze, ale nie wiedzą, co ich czeka. W programie poddamy ich najtrudniejszej próbie próbie zaufania. Je! Yeah. Zakochani odpowiedzą na pytania, które pokażą, czy ich związek zbudowany jest na prawdzie czy na kłamstwie. W ogóle totalny brak szacunku do mnie. Kocham moją kobietę. Tego nic nie zmieni. To jest po prostu przykre. Prawdomówność uczestników zostanie zweryfikowana przez najbardziej precyzyjne i specjalistyczne urządzenie i detect wykrywacz kłamstw, którego nie da się oszukać. Czy ukrywasz przed wiki jakieś swoje zdrady? Myślałeś, by odejść do dziewczyny, z którą zdradziłeś? Czy jesteś z Kornelem dla pieniędzy? Czy szukasz kobiet na seks w internecie? Wyniki badań wariografem pary poznają podczas ceremonii, na której za każde powiedzenie prawdy będą otrzymywać pieniądze prawda, a za każde kłamstwo będą im one odbierane. Kłamstwo. Pieniądze trafiają do wspólnej puli, którą może wygrać tylko jedna para para, która najwięcej razy powie prawdę. Ale to jeszcze nie wszystko. Zadanie może okazać się dużo trudniejsze niż sądzą, szczególnie gdy zostaną poddani ostatecznej pokusie. Zamieszkają z grupą seksownych singli. Kto będzie w stanie im się oprzeć? Wątpliwości, zazdrość i zdrada. Z tym wszystkim zmierzą się nasi uczestnicy. Para gotowa spojrzeć prawdzie w oczy ma szansę wygrać aż 200 tysięcy złotych. Czy miłość naprawdę nie kłamie? O tym nasi uczestnicy przekonają się już wkrótce. Nasz związek w ostatnich czasach to tykająca bomba. Kryzysy w naszym związku zaczynają się głównie ode mnie. Jesteśmy z Andrzejem tutaj po to, żeby zweryfikować nasz związek. Ło! Ale sztosik! Ale tu jest pięknie! Dobra, ja się wzruszyłam. Nie wiem, gdzie mam patrzeć. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował, że cię tu zaciągnęłam. Wiem, że to tak przestało się trochę układać. To jakiś nowy bodziec. Myślę, że w naszym związku zdecydowanie Lilia jest aniołem, a ja takim diabełkiem. Tak, zgadzam się z tym akurat. Ze sobą jesteśmy pięć lat. Jesteśmy idealną parą. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Ale po prostu na naszej drodze pojawiły się pewne niesnaski. Raz zdarzyło spotkać mi się z inną dziewczyną. Lilia nie do końca mi jeszcze przebaczyła. Przez ostatnie trzy miesiące głównie się tylko kłócimy. Oboje mówimy, ale oboje się nie słuchamy. Walczymy o to, aby ta radość i łygę. Która była na początku. To wszystko powróciło, ten cały zapał. Chciałabym odbudować zaufanie do Andrzeja. Ej, tam jest, patrz. Co? Nie zauważyliśmy. Co? Jesteśmy młodą, starzem parą. Chcemy zobaczyć, na ile trwałą. Chcemy się poznać lepiej. O! Cześć! Hej! Cześć Wam! Cześć, Lilia! Cześć, Ida! Hej! Cześć, Mati, miło mi! Ida! Jak tam nastroje, jak się czujecie? Pozytywnie! Tak. A zestresowani. Troszeczkę. Bo my bardzo. 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 No. A na ile wyglądamy? Jesteście starsi od nas. Ja to w ogóle myślę, że możemy być tutaj najstarsi. Tak obstawiałam. Ile macie lat? Dwadzieścia osiem i trzydzieści. Ja mam dwudziesta. Dwadzieścia, nie. Wow! Ja mam prawie dwadzieścia cztery, no ale. Jesteśmy tacy sami, ale różni. Dynamik duo. Największy strach w programie. Że możemy wyjść po prostu osobno. Siema, cześć, jacy ładni ludzie, a wy jacy ekstra odstrzeleni? Cześć, 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 Ida. Jestem Jędrzej. Cześć, tak, ja jestem wodą, on ogniem. Minęło już dwa i pół roku, jak jesteśmy razem. A my nadal stoimy w miejscu. Nie wiem, co jest tego powodem. Jeszcze raz mogę prosić pytanie. Bruno boi się podejmować jakichkolwiek kroków i myślę, że to. Do czego ja dążę, czyli kolejny krok, też się wiąże z jego obawami. Ciągle w głowie mam. Że mogę być za mało odważny w porównaniu do jego temperamentu. Boję się, że jak będziemy jednym ciągiem. Już tak długo, tak rok, dwa, dziesięć lat, całe życie. Stwierdzi, że wiesz co, nie, nudny jesteś. Sorry, ale żegnaj. Jeżeli ma mu pozwolić w podjęciu decyzji. Żebyśmy w końcu razem zamieszkali i w końcu zaczęli życie. Ponieważ nie chce mi się tak czołgać kolejne dwa i pół roku. Z nadzieją na nic tak naprawdę, bo stoimy w miejscu, no to go foryt. A czym się zajmujecie? Ja jestem fryzjerem, kolorystą. O! Ja jestem wizerzystą, więc jakby pokrewne. Super. Branże. Jakbyście potrzebowały fryzury, makijażu. Nie, żartuję. Nie. Ja tu odpoczywam. Jak się zobaczyliśmy, od razu kliknęło. Nie ma takiej w ogóle szansy, żeby cokolwiek nas rozłączyło. Ojej, ale fajni! Siema! Hejka. Cześć. Jezus. Super. Hej, Lilia. Wika. Cześć. 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 Bruno. Jędrzej. Jasiek. Mati. Wiktoria. Miło mi. Kim jesteście? Co robicie? Ja projektuję wnętrza. Ojej, super. A ty? Ja jestem logistykiem. Nuda ogólnie. O, to moja branża. Masz tu wsparcie. Ale jakby ogólnie dużo rzeczy robię, tak wiesz. Ale może się nie będę otwierał od razu tak. Nutka tajemnicy. No a kto się zgłosił od was? Ja. I ja. A u was? Ja, tak. Nie wiedziałem nic. On na początku. Nigdzie nie idę. Tak. Nie wiadomo, co to będzie. Jak to co? Wakacje tak, alkohol a ja myślę, że nie ogólnie. Co was pokusiło, żeby tu przyjść? Czujecie się ze sobą na tyle pewnie, żeby tu być? Czy macie wątpliwości? Taka nutka my, ogólnie, będąc skromnymi ludźmi, to przyszliśmy wygrać. My totalnie. Wiem, każdy tu przyszedł wygrać. Na skromniaczka. Nie, ja nie miałam czegoś takiego. Ja chciałam przeżyć coś innego, bo u nas było źle w związku. I to był bodziec. To był koni napędowy. My stwierdziliśmy, że w sumie to jest koniec pewnego etapu i początek kolejnego. Jakaś zmiana, ale pozytywna. Tak na pewno jest. Się okaże, czy pozytywna? Tak. Kornel jest dla mnie najważniejszą osobą w życiu. I nie wyobrażam sobie życia bez niego. Kasia jest za bardzo emocjonalna, a ja jestem taki spokojny. Idzie ktoś. Jest! Hej! Brawo! Hej! Andrzej! Kasia. Kornel. Kasia, Kornel. Czym się zajmujecie? Mam dwadzieścia dwie lata. Zajmuję się kryptowalutami i dropshippingiem. Aktualnie jestem tutaj, bo niczym się nie zajmuję. No i super. Kto wybrał program? Ja, ok. O kurde. Powód: Przygoda: y o l Ok. Jak długo jesteście razem? Dwa lata. Prawie, a wy ile najkrócej niecały rok krajzy para mówią nasi znajomi, żyjemy chwilą, nie patrzymy za bardzo w przyszłość wszystko w swoim czasie siema siema hej siemanko. Hello! Ohoho! Witamy serdecznie! Teraz chyba wypada się przedstawić. Cześć! To Bernadetta. Ja jestem Dominik. Znamy się jak długo się znamy. Jakoś rok. Generalnie jadę rowerkiem. Taki zmęczony patrzę i mówię. Kurde, fajna pupa i fajne loczki. Bo była świeżo po treningu twerku, bo ona tańczy twerk. I w nią wjechałem. Wszystko mówisz na samym początku. A, to nie, dobra. Ale wjechałem w nią. W skrócie dostałem numer telefonu i jesteśmy tu razem. Dobra. Słuchajcie, może wznieśmy toast za. Za przygodę! Tak. Za wszystkich. Za super wakacje! Cieszyłam się, że wszyscy są tacy pozytywni. Tak. Każdy zdecydowanie ma swoją osobowość. Dobra, tu jest fajnie. Tu jeszcze lepiej. Willa jest tak luksusowa, że pierwszy raz taką na oczy widziałam. Mega. Basenik piękny. Widoczki dosłownie fresh. Piękne, ładne. Wszystko picobello. Zakochani przyszli do programu, by sprawdzić trwałość swojego związku. Jeszcze nie wiedzą, że wystawiają swoje uczucia na bardzo trudną próbę, która albo pozwoli im umocnić relacje, albo sprawi, że rozpadnie się na zawsze. Na razie nie mają pojęcia, jak trudne to będzie zadanie. Ale już za chwilę wszystko się wyjaśni. Cześć, kochani! Hej! Cześć! Chodźcie! Zapraszam Was. Weszła Maja Bochosiewicz i nie spodziewałam się naprawdę. Że jest tak piękną kobietą, że chciałabym tak wyglądać. Naprawdę! Nie spodziewałem się, że to będzie Maja. Miłe zaskoczenie. Miała bardzo ładny makijaż. Na to zwróciłem uwagę. Z racji zawodu. Włosy też. Tak. Więc akcept. Stresujecie się. Zastanawiacie się w ogóle, co tutaj Was czeka? Tak. Zastanawiamy się. Jesteśmy ciekawi. Nic nie wiemy. Zastanawiacie się też, dlaczego akurat Wy się tutaj znaleźliście. To, co was łączy, to fakt, że w waszych związkach pozostają pytania bez odpowiedzi. Jest parę takich pytań, jakby spraw, o których tak szczerze Jędrzej nie wie. Nie mówiłem. Jesteście tu po to, żeby przejść fundamentalny test waszych związków. Czy jesteście gotowi na to? Aby Waszą prawdomówność zweryfikowało najbardziej zaawansowane urządzenie. Do wykrywania kłamstw eye detect, mocny szok. Ten wariograf dostrzeże najmniejsze kłamstwo. Odczyta każdą prawdę z ruchu Waszych gałek ocznych, szczególnie, jak będziecie chcieli coś ukryć. Nie polecam. Może wyjdą rzeczy jakieś, które zapomnieliśmy powiedzieć, albo nie chcieliśmy. No i ja się zestresowałem. Dlaczego się zestresowałeś? Może ta maszyna źle wykryje, na przykład. Nie ma takiej możliwości. Andrzej. Nie. Jest coś, co mogłoby wyjść. To było kłamstwo. Ojej. Wydaje mi się, że nie. Program może wyjaśnić, w którą stronę mamy iść. Czy wspólnie razem w prawo, czy w lewo osobno? Wiki i Jasiek. Boicie się. Ja się nie boję, bo nie mam nic do ukrycia. Na pewno. Na pewno. Żadnych starszych historii, które musicie sobie wyjaśnić. Wszystko wiem. Kasia, jesteś gotowa. Jestem gotowa. Wiesz, że wasze życie może się zmienić? Oczywiście. Czy aby na pewno na lepsze? Zobaczymy. Jesteśmy ze sobą dwa lata z kilkumiesięczną przerwą. Nie dogadywaliśmy się i chciałem poczuć życie singla trochę. Ja bardzo tęskniłam za Kornelem. Robiłam wszystko, żeby do mnie wrócił. Mmm. No, Kornel! Co? Nie tęskniłeś za mną. Myślę, jak to ubrać w słowa. Kornel ma bardzo problem z wyrażaniem uczuć. I nie lubi rozmawiać o takich rzeczach, i nie powiedział mi, że mnie kocha. Więc nie wiem, na czym stoimy. Chciałabym po prostu raz porządnie usłyszeć to, co on ma w głowie. No, obejmę. Lepiej. No. Słuchajcie, prawda jest na wagę złota, dlatego czeka was nagroda. Sto tysięcy złotych. Super! Brawo! Ale tę kwotę możecie podwoić. Dwieście tysięcy tylko za to, że będziecie mówić prawdę. Tak. Ok. Cokolwiek by to było, Bruno. Ok. Stać was na tę prawdę? Wiadomo. Tak. Za każde kłamstwo będziemy odbierać pieniądze. Każda prawda przybliża was do celu. A pieniądze wygrywa tylko jedna para para, która najwięcej razy powie prawdę. Pamiętaj: Nie mam nic do ukrycia: mów zawsze prawdę. Oczywiście, nawet jak to drobnostka. Tak. Jesteśmy parą od niecałego roku. Dokładnie. Mamy wspólne plany. Nasze rodziny powoli będą się jednoczyć. Do tego to jeszcze trochę czasu. Mati jest w trakcie szkolenia. Trwalego szkole na mojego przyszłego współlokatora. Jeszcze będzie chodził jak w zegarku. Kurde, ja trochę jestem księżniczką. Mateusz wiedział, że, żeby ze mną być, to musi mnie tak trochę traktować jak księżniczkę. Białego konia nie mam, ale trudno. Gdzieś tam może to na drobie. Obawiam się w naszej relacji, że może się okazać, że to nie do końca jest taki ktoś dla mnie. W tym momencie szukam kobiety na życie jeszcze szukasz Znalazłem Jeżeli wasz związek przetrwa Wyjdziecie stąd niepokonani Czy jesteście gotowi żeby spojrzeć prawdzie w oczy Podejmujecie wyzwanie Tak Witam was w programie Love Never Lies Polska Czas sprawdzić czy miłość naprawdę nie kłamie? Życzę Wam miłego wieczoru. Dziękujemy. Trochę został popsuty, ale. Dobra. Ale się zestresowałem. Łu. Ale łatwo. Myślałem, że cięższe rzeczy będą tutaj. Jesteśmy ze sobą pięć lat. Natomiast wiadomo, że były po drodze jakieś wirarze i były te przerwy. Tak, były zdrady w naszym związku. No, ogień za ogień, jeden przez drugiego. Zdarzało się, że zawodził moje zaufanie. Ja zawodziłam jego zaufanie. Oboje się krzywdziliśmy. Nasz związek wcześniej można powiedzieć, że chyba po prostu był mało dojrzały może. Może dlatego jesteśmy zgrani. Ała! Aż zabolało. Ała! Jestem pewna, Jaśka, więc nie chcę sprawdzić nic. Przyjechałam, żeby wygrać. Jesteśmy na super etapie w swoim związku. Nic tu nie przyjechaliśmy sprawdzić. My przyjechaliśmy po prostu po wygraną, i zimani. Dobra, jak nie znaliśmy, mogłem się z wami liczyć. Przepraszam, że to powiem. Ale tutaj macie wygranych, kurwa, tego programu. Cicho! Z tego, co każdy się zarzekał, brzmiało, jakby każdy znał się na wylot. I nie jestem przekonana, czy tak jest. Ale między nami może być kontrowersyjnie. Ciężko powiedzieć. Wiesz, jak mi szybko bije serce. No, czyli masz coś na sumieniu, skoro się stresujesz? Jestem ciekaw, czy ta maszyna faktycznie działa. Ale, no, może się pomylić. Wiesz. No chyba nie. Ale chcesz kłamać? Nie, no, chcę mówić prawdę, oczywiście. Nasz status w związku to bardzo, bardzo skomplikowane. Na początku, jak się zaczęliśmy spotykać, to Dominik niestety zdradził mnie ze swoją byłą dziewczyną. No jest mi głupio, no co mam powiedzieć, no. Nie ufam mu do końca. On niestety jest jeszcze troszeczkę taki rozrywkowy, tak to nazwijmy. Ale motyle w brzuchu nadal są i jestem przy nim bardzo szczęśliwa. Mocną stroną związku jestem ja. Zawsze, jak się widujemy, to jest fajnie. Wszystko każdemu odpowiada i się dobrze bawimy. Coś jeszcze. Nie mamy mocnych stron, słabych też nie. Chcę sprawdzić, czy mogę mu zaufać i zobaczyć, jak bardzo trwała jest nasza relacja, jak się bardzo kochamy. Czy faktycznie będzie z tego coś poważnego? Czy to jest może, nie wiem, chwilowy związek, przelotna miłość? Jakbyś chciała zadać pytanie. To, jakie by to było? No, to się dowiesz później. Czyli nie chcesz mi powiedzieć? Nie, nie chcę. Niedobrze. Bardziej boję się o Dominika niż o mnie. Wydaje mi się, że mogę się tutaj dowiedzieć nieprzyjemnych rzeczy. Przyszedł moment największego zwątpienia. To, co za chwilę się wydarzy Zmieni ich związki na zawsze. Najwyższy czas zadać sobie samemu te najtrudniejsze pytania. Jesteście tu, bo nie ufacie. Jest parę tematów nieprzepranych. Tak. Ja mam. Tak. Ja ufam Wiktorii w stu procentach. Ona mi też. I ja na przykład. Patrzysz na mnie jak na debila, ale ja też byłem tym typem, który robił dupy na każdym boku. Ja tak robię. Widzę po tobie. Po czym? Z oczu ci patrzy, że cudzołożysz jak skurwysyn. syn. Nie, kolego. Nie, wcale. Może trochę. Pewne rzeczy lepiej, by nie wychodziły na światło dzienne. Boisz się tego. Zakochani za chwilę poznają odpowiedzi na dręczące ich pytania. Mówi się, że miłość jest ślepa. No to czas otworzyć oczy. Bernadetta nie do końca mi ufa. Ale zawsze potrafię jakoś zamotać, przykombinować. I jakoś się udaje wyjść na prostą. Mam z tyłu głowy taką wątpliwość. Czy Lilia mówiła mi 100% prawdy? Troszkę się wydarzyło w naszym życiu i była ta przerwa. Chciałabym się może dowiedzieć, czy Kornel myślał, że mógłby z jakąś inną dziewczyną coś zrobić. Nurtuje mnie sytuacja z Brunem, byłym współlokatorem. Ten współlokator był strasznie o zazdrosny. I nie mówię, że mam podstawy. Natomiast jest to rzecz, której boję się najbardziej. W życiu. Zdrady. Czyjejkolwiek. Myślę, że każdy z nas poczuł ogromny stres. Doszło do mnie, że jesteśmy w tym programie i to się dzieje naprawdę. A nie w mojej głowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Was na pierwszej ceremonii. Love never lies. Już dzisiaj cała prawda wyjdzie na jaw. Jeżeli w Waszych związkach jest zaufanie, to nie macie się czego obawiać. Finalna kwota zależy od Was i od tego, czy będziecie szczerzy. Zaczynacie z pulą 100 tysięcy złotych, ale wygraną możecie podwoić. Prawda za każdym razem zwiększa waszą wygraną o 2 tysiące złotych. Kłamstwo zmniejsza dokładnie o tyle samo. Przed ceremonią zostaliście poddani badaniu i detect. Przekonamy się, czy miłość naprawdę nie kłamie. Kasia, Kornel chodźcie. O. Witam. Macie do siebie jakieś pytania? Jak sobie zajrzeć do głowy? No ja mam. No ja też mam jakieś. Tak. Zazwyczaj nie rozmawiamy na takie sprawy, bo nie widzimy takich potrzeb. Oczywiście, ja chcę, mów za siebie. A. No. Ty nie chcesz rozmawiać na takie tematy. Nie przepadam za bardzo. To Kornel. Czy w przerwie podczas relacji z Kasią miałeś kontakt seksualny z inną kobietą? Tak. Prawda. Kasiu. No nie wiedziałam o tym. Nie wiedziałaś. Znaczy nie pytałaś. Nie było takiego pytania, więc nie odpowiedziałem Kasi po prostu. Było. Było. Ja sobie nie przypominam. Nie czułaś potrzeby, by powiedzieć. Znaczy nie wiem. Raczej nie rozmawialiśmy na ten temat. Bardziej tak ominęliśmy go. Długo trwała ta przerwa. Trzy miesiące, trzy miesiące, dwa nawet, dwa nie spodziewałam się tego po tobie. Uważałam ciebie po prostu za kogoś innego. Odkąd się znamy, powtarzasz mi, że brzydzisz się innych kobiet, że nigdy w życiu byś o tym nawet nie pomyślał. Kreowałeś się na idealnego mężczyznę. Dlaczego nie powiedziałeś o tym wcześniej Kasi? Yyy, może nie byłem tego w pełni świadomy. Świadomy czego? No to zdarzyło się po alkoholu, ale teraz już raczej nie piję. Gdzie to się wydarzyło? Yyy. To się wydarzyło na wyjeździe. Jakim? Z kolegami wyjechałem i tam się to stało. Pytałam: Powiedziałeś, że nie. Czyli ty wiesz, o jaki wyjazd chodzi? Tak. I zapytałaś go czy tam coś było? Tak. Nie. Jak nie? Kornel chyba z pięciuset razy się ciebie pytałam. Nie zgrywaj się teraz. Ale o który ci wyjazd chodzi? No p? To były inne. No były dwa. Gdzie? No pierwszy i drugi. No to mów, który? No drugi. Czyli? Tam nie pytałaś. Ale gdzie? W mielnie. W Mielnie. Okej. Okay. Kasia, to coś zmienia. Tak, wtedy mieliśmy ze sobą kontakt. To było chwilę przed waszym powrotem. Może nie chwilę. Kornel. Proszę cię. Myślałam, że Kornel nie ma przede mną żadnych tajemnic. A tu się okazuje, że jednak coś miał do ukrycia. A byliśmy zazwyczaj ze sobą szczerzy. Obudziłeś się rano obok dziewczyny i napisałeś Kasi sms -a. Wtedy raczej nie pisaliśmy, jak byłem tam. No, pisaliśmy ze sobą, Kornel! Co ty gadasz? No dobra, może pisaliśmy. Pisaliśmy. No. Kornel, dzięki twojej prawdzie, która zabolała Kasię. Do puli wpadło dwie tysiące złotych. Źle wyglądam teraz w Kasi oczach i wiem, że będę musiał się postarać, żeby to naprawić. Kasiu, ty usłyszałaś pytanie: Czy jesteś w związku z Kornelem dla pieniędzy? Nie. Kłamstwo. Co? Błagam. Aj, detekt nie da się oszukać. Kornel, Twoi znajomi też mieli takie podejrzenie wobec Kasi. Miałem takie wątpliwości. Znaczy. Po prostu mnie to interesowało, czy. Mógłby być taki powód, dlaczego. Tak bardzo Kasia naciskała na ten powrót. No i tak. Kobiety ciągnie do takich facetów, zaradnych, którzy umieją o siebie zadbać i mają takie wyższe plany na swoje życie. A skąd przyszło do głowy, to twoim znajomym, bo sami nie mają pieniędzy. To pytanie jest tak absurdalne. Zakochałam się w Kornelu wtedy, kiedy nie miał pieniędzy. Ile razy była sytuacja, kiedy to ja zapraszałam nas na randki, ja płaciłam. Może to jest głupie wytłumaczenie. Ale ja poniekąd też sobie zasługuję to, że Kornela ciągnę w górę, nie w dół. Więc w ogóle nie spodziewałam się, że to może okazać się kłamstwem. A to, że jego koledzy tak mówią, to mam totalnie gdzieś. I tyle. Teraz w ogóle nie mam wątpliwości w tym. To pytanie powinno być prawdą. Jeśli mówię o teraźniejszości, ale czemu wcześniej miałeś wątpliwości? Co to w ogóle ma być? Teraz czuję taki brak szacunku do mojej osoby. Kasiu, I Detect rozpoznał twoją odpowiedź jako kłamstwo. Dlatego z waszej puli odejmujemy 2000 rok. Bardzo wam dziękuję. Możecie wrócić na swoje miejsce. Lilia, Andrzej zapraszam was. Czemu zgłosiliście się do programu? Nie mieliśmy nic do stracenia. A ufacie sobie. Ja Lili ufam w stu procentach. Ja nie ufam generalnie tak w stu procentach nikomu, ale myślę, że w osiemdziesięciu procentach Andrzejowi ufam. Sobie w 90. Andrzej, usłyszałeś pytanie? Czy w poprzednich związkach zdradzałeś swoje byłe partnerki? Tak. Generalnie to też można wytłumaczyć. Poczekaj. Ta odpowiedź to. Prawda. Tutaj chyba nie ma zaskoczenia, co? Nie. Mnie zaskoczyłeś. Tak. Ja nie wiedziałam. Wydawało mi się, że powiedziałem, a jednak nie. Aczkolwiek nie wiem, czy to kwestia pamięci Lili, czy moja. To obszerne pytanie, bo nie każdą. A, a. Zależy co, a nie każ. Po prostu się nie chwaliłeś. Może tak. Generalnie wtedy by to wyglądało inaczej. Trzeba byłoby zacząć od pojęcia zdrada. Słuchaj, zdrada to zdrada. Zostawmy to. No dobra. Chociaż może muszę to przetrawić. Na razie zaskoczenie. Oby udało się przepracować. Porozmawiamy o tym. Wyjaśni. Tak jak miałam do Andrzeja 80% zaufania. To dzięki tej odpowiedzi mam 70%. To była jedna sytuacja wtedy i na tym na razie bym zakończył. Ile było partnerek, które zdradzałeś? To. Załóżmy, że dwie. Łącznie dwie. Łącznie dwie, tak. O jednej wiedziałaś. Jedną jestem ja. Ohoho! Andrzej, twoja prawdomówność dodała do puli dwóch tysięcy złotych. Lilia. Ty usłyszałaś pytanie. Czy nadal żywisz urazę do Andrzeja za pocałunek z inną dziewczyną? Tak. Prawda. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Bo da się to wyczuć w kłótniach, kiedy jest to ostatni argument. No i właśnie ten program ma na celu to. Aby to zaufanie podreperować i żeby już tych wątpliwości nie było żadnych. Na pewno się udało po pierwszym pytaniu. Lilia, myślisz, że uda ci się odbudować zaufanie do Andrzeja? Musimy to przepracować. Nie ma idealnych związków. Lilia, twoja szczerość dodała dwutysięczny rok do puli. Dziękuję Wam, możecie wrócić na swoje miejsca. Ida i Mateusz zapraszam. Jesteście gotowi, żeby usłyszeć swoje odpowiedzi? Pewnie. Jestem bardzo ciekawa. Szczególnie swojej. Swojej. Tak, bo ja odpowiadając zastanawiałam się. Czemu nie ma odpowiedzi nie wiem albo nie pamiętam? Czy jest teraz coś? O co twój partner powinien się martwić? Nie. Bardziej o moją pamięć. Myślałem, że ja mam słabą. Właśnie. Zawsze wypominam Mateuszowi, że nigdy niczego nie pamięta. Ale teraz muszę go tak przeprosić. Sama nie pamiętam. Tak. C.E.S.E. Ida, czy kiedykolwiek ukrywałaś to, że jesteś w związku z Mateuszem? Nie. Kłamstwo. Przeczuwałem taką odpowiedź. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że to kłamstwo. Jest mi trochę z tego powodu przykro. Był smutek, ponieważ w naszym związku bardzo cenimy sobie pełną szczerość. Chciałbym usłyszeć, co tu się kryje za tą niepamięcią. Próbowałam sobie przypomnieć sytuację, w której mogłam coś ukryć, i uważam, że takiej nie było. Czy gdybym się go wstydziła, to poszłabym z nim w publiczne miejsce, wiedząc, że będzie nas oglądało tyle ludzi? No, raczej nie. To dlaczego urządzenie pokazało, że to kłamstwo? Może się zdenerwowałam? Nie wiem, urządzenie wykrywa, moim zdaniem, również stres. Nie. Przy wszystkich pytaniach sprawdzamy dokładnie ruchy gałek ocznych. I wiemy, kiedy jesteś zestresowana więc nie ma tutaj przestrzeni na kłamstwo. Cokolwiek zataiłam. To nie miało to absolutnie żadnego wpływu na jakąkolwiek część naszego związku. Ida, z waszej puli muszę odjąć dwutysięczny rok. Mateusz, udzieliłeś odpowiedzi na pytanie: Czy Ida daje ci odczuć, że jesteś od niej gorszy? Tak. Prawda. Ała! Nie mam pojęcia. Dlaczego tak odpowiedziałeś? Ja uważam, że nie jesteś ode mnie gorszy. Oczywiście, że nie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak czujesz? Albo dlaczego tak myślisz? Ida to jest kobieta, która potrafi sprawić takimi raczej drobnostkami. Jak niedomknięte okno, w pełni nieodkurzona podłoga. Czy niedokładnie umyte naczynia. Że w pewnych rzeczach, nawet błahostkach, czuję się po prostu niekompetentny. Ale z drugiej strony sprawia, że czuję się najlepiej na świecie. I to mnie przy niej trzyma. Mateusz, ale pytanie nie było, czy jesteś gorszy w sprzątaniu? Albo czy gorzej myjesz podłogę? Znaczy. No to jest różnica, nie. Ale w tej kwestii czuję się na przykład gorszy niż ty. Dominuje ida. Ona właśnie ma tę żeńską stronę. Mi pozwala właśnie być w pewnych sytuacjach właśnie tym. Męskim osobnikiem, męskim samcem, który zabiera na obiady, który się stara, który otworzy drzwi. Do waszej puli trafia kolejne dwie tysiące złotych. Bardzo wam dziękuję. Możecie wrócić na swoje miejsce. Zapraszam, Bruno i Jędrzej. Hej. Cześć, kochani. Panowie, powiedzcie mi, jaki jest wasz związek? Ja jestem w ciężkim szoku, że ja w ogóle jestem w związku. Bo nigdy nie patrzyłem na siebie jako na osobę związkową. Nie szukałem. Myślę, że Bruno też nie. Natrafiliśmy gdzieś tam na siebie. I jakoś tak zostało dwa i pół roku, i nadal mi się nie znudziło, więc. Tak. Bruno, zostało zadanie Ci pytanie. Czy Jędrzej wie o wszystkich Twoich intymnych relacjach ze współlokatorem? Nie. I jest to. Prawda. Chcesz coś dodać? Ja czy Jędrzej? Może Jędrzej. Znaczy ja mam bardziej, może, pytanie. To było przed naszą relacją. I tak. Ale także tak? Tak. Przed naszym związkiem. Na pewno. Na pewno. Okej. Okay. Czyli to było zanim się poznaliście. Rozmawialiśmy. Mieliśmy kontakt ze sobą, ale nie było jeszcze to poznanie. Nie, chodzi o współlokatora. Czy to było zanim się poznaliśmy? Mam. A, no to jeszcze wcześniej. Zanim się poznaliśmy. Tak. Okej. Okay. A co tam się wydarzyło? Mam bujną wyobraźnię. Sobie wyobrażam to. Przepraszam. O Jerry, wiele rzeczy. Doszło do bardzo dużej bliskości. Ja się zatrzymałem na spotkaniach na rowerach. Jakby Jędrzej nie dopytywał, albo zadawał pytania, ale mało precyzyjne, więc. Możesz z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że od kiedy jesteś z Jędrzejem, to nic się między wami nie wydarzyło. Tak, nic. Bruno. Twoja szczerość dodała do puli kolejne dwie tysiące złotych. Jędrzej. Mam. 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 Usłyszałeś pytanie. Mam. Czy zabrałeś brunę z klubu w trójmieście, bo chciałeś coś przed nim ukryć? Tak. Ta odpowiedź to. Prawda. Easy. Łatwe wyjaśnienie. Nie idzie za tym żaden wielki sekret. Poszliśmy do tego klubu. Nie dość, że muza średnia była. To jeszcze się okazało, że tam jest mój toksyczny były. Który lubił robić dramy. Wolałem wyjść i bawić się w innym klubie. Bawiliśmy się. Było super. A w hotelu jeszcze było lepiej później. Jędrzej, twoja szczerość dodała do puli dwóch tysięcy złotych. Dziękuję. Możecie wrócić na miejsce. Dzięki. Jeszcze nie wierzę w szczerość brunę, jeżeli chodzi o współlokatora. Ale chciałbym wierzyć. Wiki i Jasiek zapraszam was. Wy już wiele w swoim związku przeszliście. Ciężko zaprzeczyć. Tak. Jesteście siebie pewni. Tak. Sto procent. Dwieście. Trzysta. Czterysta. Tysiąc. Tysiąc. Tysiąc sto. Trzy tysiące, cztery, dziesięć, dwadzieścia koła. No to dwieście tysięcy. To bardzo miło Was widzieć takich pewnych. Jasiek, zostało zadanie Ci pytanie. Czy ukrywasz przed Wiki jakieś swoje zdrady? Tak. Przekonamy się, czy jest to prawda? Czy kłamstwo? Prawda, Wiki. Czekam na odpowiedź Jaśka w tym temacie. Jasiek, co ukrywasz? Na ten moment nic nie ukrywam. Po prostu przez cały nasz związek przetoczyło się bardzo dużo sytuacji. Nie do końca wiemy o wszystkich w każdym szczególe. Stąd moja odpowiedź na to pytanie. Ale pytanie było dość konkretne: czy ukrywasz jakieś zdrady? Czyli są jakieś zdrady, o których Wiki nie wie? Nie wie o jakichś tam konkretnych rzeczach sprzed paru lat. A dlaczego to ukrywałeś? Myślę, że ona sama nie chciała do końca o tym wiedzieć. Chciałam. Tyle rzeczy przeżyliśmy, tyle rzeczy przepracowaliśmy ze sobą. Źle wygląda, jak się śmiejesz, a ja mówię o uczuciach. No dobra, okej. Okay. Jasiek, twoja szczerość dodała do puli dwóch tysięcy złotych. Wiki. Ty usłyszałaś pytanie. Czy zdradziłaś Jaśka więcej niż dwa razy? Odkąd jesteście razem? Tak. Prawda. Jasiek. Cieszę się, że mamy więcej pieniędzy. Na ten moment na pewno nie nadwyrężyło to jakoś mojego zaufania. W stosunku do Wiktorii. Byliśmy dzieciakami, gdzieś tam docieraliśmy się. Teraz jesteśmy dorośli. Wiem, że to jakby źle brzmi. Dojrzeliśmy razem w związku. I jakby jesteśmy teraz jak najbardziej ok z tym. Czyli ta odpowiedź cię nie zaskoczyła? Nie, nie zaskoczyła mnie. Nie ma żadnych tajemnic. Nie ma. Wiki, twoja szczerość dodała do puli kolejne dwie tysiące złotych. Zapraszam Was, możecie wrócić na miejsce. Dominik i Bernadetta. Zapraszam was. Teraz się będzie działa burza. Jak byście opisali waszą relację? Jest taka burzliwa dosyć. Raz z górki, raz pod górkę. Mhm. Ja tak nie uważam. A jak uważasz? Uważam, że jest wesolutka, piękniutka, bardzo ekspresyjna. Ekstremalna. Przygodowa. Jeszcze mogę kolejny wymieniać, ale nie jest idealnie. No, jakby tak nie czaruj, bo było różnie, nie. Ty jesteś chyba bardzo pewny siebie, co? No, jestem pewny siebie, oczywiście. I też taki troszkę duży dzieciak. Tak, zdecydowanie. Jesteście gotowi, by usłyszeć odpowiedzi? Tak. Ja nie, ale musi się, że tak powiem, to ziścić, także. Możemy działać. A dlaczego nie jesteś gotowy? Nie potrafię rozmawiać o uczuciach. I o jakichś tam, powiedzmy, wewnętrznych kwestiach. Nie potrafi. Eje. Nie, no, ja tylko potrafię pokazać siłę w emocjach. Ale w drugą stronę to już tak nie do końca. Mam nadzieję, że wyciągniemy z ciebie trochę pluszu ze środka. Zobaczymy. Bernadetta, odpowiedziałaś na pytanie. Czy randkowałaś z innymi facetami podczas związku z Dominikiem? Tak. Ta odpowiedź to. Prawda. Brawo. Co mam więcej powiedzieć? To była tylko kawa i spacer. Nic się nie wydarzyło. Bez przesady też. No a po co? No nie, czułam się źle z tobą w pewnym momencie i potrzebowałam. A powiedziałaś mi to. Mówiłam czasem. No, ale nie zawsze mnie słuchasz. Potrzebowałam kogoś, kto będzie wobec mnie bardziej empatyczny troszeczkę. Była w naszym związku zdrada, ja po tym. Troszeczkę było mi ciężko. Mieliśmy też jakby takie gorsze momenty. Może potrzebowałam troszeczkę się odegrać, że tak powiem, jakkolwiek to za. Fajnie. Jestem troszeczkę ściwa. Chciałam się zemścić na Dominiku. Aczkolwiek, przepraszam. Nie czuję się z tym dobrze. Nie wiem. Ja jestem ten zły, czy ty? No, myślę, że oboje jesteśmy. Dominik. Jak się tego słucha? Generalnie słucha się to tak ciężko, w ogóle mi jest to przyjąć. Bo myślałem, że mamy szczerą relację. Tu wyszło coś innego, także wow. Masakra, naprawdę. Zmienia w ogóle też patrzenie na ciebie w tym momencie. Serio, umawiamy się na szczerą relację, a ta relacja nie jest szczera. A ty jesteś zawsze szczery ze mną? No tak. Okej. Okay. Skoro tak twierdzisz. Ja uważam troszeczkę inaczej. Prawda, choć Goszka, do waszej puli wpada kolejne dwie tysiące złotych. Dominik. Czy utrzymujesz z byłą dziewczyną kontakt, o którym nie wie Bernadetta? Napisy: Krzysztof Zając.